Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy niedzielę, nie, sobotę. Sobotę, kończymy już nasz urlop, niestety wracamy do domu. Jest godzina 10, nie, wyjechaliśmy o 10.17, 15, no już będzie 10.15. Szwagier pomknął przed nami z godzinkę wcześniej, jak zawsze oczywiście. Lepiej zorganizowany niż my, ale się nie można dziwić, bo wstaje o 6.30, więc wyrobił się na 9 i pojechał. My jesteśmy niedaleko Stegny, wyjeżdżamy. Straszna była kolejka do wjazdu, także w sobotę rano masakra, ludzie będą stali w korku. Trochę to będzie trwało na pewno. Także my już po urlopie wracamy do domku. Młodek, oby szczęśliwy. Oby szczęśliwy. Tfu. Do zobaczenia. I dzisiaj stwierdziliśmy, że się nie zatrzymujemy po drodze na żaden obiad. Mamy zrobione bułeczki waliwe na cały dzień. Także... Kawka na Orlenie. Co? Tylko może hot dog i kawka, nie? Na Orlenie. A tak to mamy wałówę i nie będziemy stawiać na żadne obiady, bo na tych obiadach to się traci kupę czasu, zanim naszykują, zanim przyniosą, zanim się zje, to schodzi godzina. Tak? A powiem wam, że w tej Stegnie jest fajnie, bo można sobie kupić rybkę świeżą z kutra. I właśnie szwagier poleciał rano i nam zakupił flonderkę. Także mamy flonderkę. Można sobie wrzucić do zamrażarki, a jak nie, to smażyć na świeżo. Bardzo dobra ta flonderka. Można w mące, można w jajku, w bułce, jak to lubi. Niedaleko mam już do Malborka, już będzie coś widać, to wam nagram kawałeczek zamku. Wjechaliśmy do Malborka. Tu jest ten kemping. Nic nie widać, powiem ci z mojej strony. Jest kemping? Tu. Domki i kemping. Maciuś, weź mi tam na... Gdzie nagrywa? I w Malborku jedziemy. Minęliśmy zamek. Piękny, przepiękny. Tam pod samym zamkiem jest kemping. Może nam się kiedyś uda, nie? Tu masz. O, jest woda. Wisełka płynie. Przepiękny. A tu masz baszty jakieś pewnie, które pilnowały miasta. Kiedyś może nam się uda zatrzymać w końcu w tym Malborku. Krajobraz przecudowny. O, tu jeszcze jakieś fajne. A jeszcze o tej flądrze wam chciałam powiedzieć, bo normalnie w barze jak kupujecie, to flądra was wychodzi 60 zł za kilogram, a u rybaka płacicie 17 zł. Także różnica jest ogromna. 3 razy drożej płacicie w barze. No wiadomo, że macie, przychodzicie, macie na gotowo, ale ta flądra, powiem wam, nie wymaga naprawdę wielkiej obróbki. Rzucacie po prostu na olej opanierowaną i moment, chwila i jest jedzenie. Także bardzo wam polecamy kupować od rybaka i też mieli, kupiliśmy sobie jeszcze wcześniej flądrę i dorsze. Ale nam smakowała bardziej flądra, nie? Ten dorsz jakiś taki dla nas był bez smaku, nie wiem. Gdzieś w tym roku jesteśmy za flądrą. I jesteśmy w Toruniu. Jaka temperatura? Wisełka przed nami, a temperatura 31,3, a 51,7 przy asfalcie. Niesamowite. Ale to jest ten most, co zawsze przejeżdżamy? Nie. Tamten jest. Gdzie? Tam. A tamten jest, ten różowy, taki fioletowo-różowy. Jest woda. A, tam będzie jakoś.
tam była stara, stara. Stara droga, to już jest. Jedziemy dalej. Godzina za 20.14. Jesteśmy w Toruniu. No i witam się z Wami ponownie. Już jesteśmy niedaleko Częstochowy. Mamy około 20 km. Jest godzina 17.05, także około 7 godzin nam zajęła ta droga cała. Po drodze był wypadek w Tuszynie. Siostra nam dobrze, że zadzwoniła. I syn fajny objazd znalazł, także objechaliśmy ten korek i staliśmy w korku, bo w dzisiejszej temperaturze na tej trasie po prostu 50 stopni przy asfalcie to dziękuję bardzo stać. No ale ludzie stali, no niestety nie mieli innego wyjścia, nam się udało ominąć, także się nam to wszystko przyspieszyło i już dojeżdżamy do domu, także jesteśmy szczęśliwi. No i jak tam Mariuszu ci się jechało? Opowiedz, ile kilometrów zrobiłeś? 450 teraz. 450. Okazało się, że jakoś krócej niż zawsze. Jakoś krócej niż zawsze, nie? Mieliśmy zawsze jakoś około 500, a teraz jakoś nie wiem, jak byśmy to zrobili, że mamy... 470. 470 wyjdzie. Jakoś krótszą drogą pojechać. Krótszą drogą. No i bardzo fajnie. Pies żyje. Jakoś wytrzymał. Ale jeszcze mały koreczek nas czeka w Rudnikach. A, jeszcze mamy korek przed sobą w Rudnikach. A może jakoś szybko pójdzie? No, już takie po godzinach, 17, to może nie będzie taki straszny korek aż. Ale piesek to mi się wydaje, że zesiwiał na tych czasach. W ogóle to schód, mało jadł. W ogóle na wyjazdach bardzo mało jest. Zestresowany niesamowicie. I widzę, że ma na... Na mordzie. Pies na mordzie ma więcej siwych włosów. Na mordce. O, na mordce. No i chyba się zaczyna ten korek, czy mi się wydaje? No, od świata. A, od świata. Mi na rędziny. Także już prawie... Zmęczeni, ale szczęśliwi, bo jest takie przysłowie, że... Jakie? Szczęśliwi, no, że... pieniędzy nie liczą. Nie, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Także jedziemy. Do zobaczenia w następnej trasie. Pa, pa. A tutaj się zakopało autko. Zrobiliśmy objazd, a tutaj chcą wyciągnąć jeden drugiego. Koła buzują, no ugrzązł w błocie. Nie wyciągną chyba. Co się stanie? O, o. Pękła linka.